Dzień dobry, Krzysztof Sylwanowicz. Wybaczcie, dzisiaj mało optymistyczna pogaducha, no bo zainspirowało, czy ostatecznie skłoniło mnie. Do włączenia kamery i podpowiedziało temat tego filmiku coś przykrego, dla mnie przykrego, osobistego. No i nikomu tego nie życzę, ale wszystkich to spotka. Punkt pierwszy. Determinizm świata. Punkt drugi. Trójkącik raz, dwa, trzy. Punkt trzeci. Jak piloty wykończyły telewizję. Piloty, nie piloci. Chociaż piloci też coś tam wykończyli. Jakąś robotę wykonali. W każdym razie tak, zaczynając od punktu trzeciego. Jak piloty wykończyły telewizję? Otóż, sobie taki telewizor jest włączony. Czy on jest kablowy, czy on jest... tak zwany naziemny. To tak czy owak, najczęściej telewizor dla ułatwienia, dla przyjemności, dla łatwości, dla, że tak powiem, mniejszej ruchliwości, konieczności wstawania, no telewizor ma najczęściej pilota. Pilota takiego najczęściej niestety jest on na podczerwień, czyli na promieniowanie cieplne. Nie bardzo uciążliwe i niewielkie, ale jednak z tego zakresu fal podczerwony i w związku z tym bardzo mało przenikliwe. Nie przenika przez żadne przedmioty, odbija się od lustra, od ścian, ale tylko przy pewnej mocy. Natomiast jeżeli cokolwiek jest na przeszkodzie między pilotem a czujnikiem w telewizorze, który odbiera jego sygnał, no to nie zadziała. Po prostu nie zadziała, nic nie pomoże, ciśnięcie, wymienienie do baterii. No już przy baterii, w ogóle czy jest na baterię, to już jest jego wada wielka, ale powiedzmy, że jeszcze wytrzymamy. To w tym momencie musi brakować przeszkód na drodze od telewizora do pilota. A jeżeli stoi coś na przeszkodzie między telewizorem a pilotem, to niestety pilot nie włączy telewizora, nie zmieni kanału, nie zadziała po prostu i jak gdyby zawsze chociażby kot, czy ktokolwiek stojący, czy cokolwiek stojące, czy jakoś inaczej ustawiony telewizor powoduje, że pilot nie zadziała i przychodzi czas na program, a nie ma czym włączyć, nie ma jak włączyć telewizora, więc w związku z tym zostaje wpatrywanie się w szybę telewizora, jeżeli ma szybę, bo plazmy mają szybę, a LCD nie mają szyby, więc też nie w każdej szybie się można przejrzeć. Czy w każdej szybie można, ale w tej szybie, której nie ma, to nie można. A jeszcze dodatek, nawet jeżeli by pilot był taki lepszy, radiowy, czy tam USB, czy komórka, to jeszcze jest problem z tym, że tak, po pierwsze, jeżeli komórka, to musi być doładowana, jeżeli radiowy, to musi mieć świeże baterie, a na dodatek jeszcze musi być w zasięgu ręki, bo jeżeli spadnie na podłogę, to już nic nie pomoże. Nic nie pomoże i programu nie będzie się oglądać.
nie włączy się telewizora. No może i dobrze, bo jak gdyby dzięki temu nie podgrzeje się pomieszczenia czy atmosfery o ileś tam watów, które zużywa telewizor. Watów. To takie powiązania fizyczne w tym świecie i uwarunkowania jeszcze. Komórka no, może wisieć na smyczy, ale czy to komórka wisi na smyczy, czy człowiek wisi na smyczy przy komórce, bo jak gdyby, jeżeli nikt nie dzwoni, jeżeli nikt nie wybiera numeru, a w ogóle nie ma o czym gadać z kim, ani nie ma nikt ochoty, no to wtedy w tym momencie no komórka też wisi na szyi. Można ją włączyć telewizor, jeżeli jest naładowana, bo jeżeli nie ma ustawionego odpowiedniego trybu, no to się wyładuje w ciągu paru godzin. Jeszcze ją trzeba ustawić w tryb stamina, żeby miała te 5 dni okresu czuwania. Tylko czuwania na to, co nie nadejdzie. Czy na człowieka, czy na połączenie. Czy na tego, kto naładuje, czy na tego, kto zadzwoni. To jest taki przykry fakt. Pilot leży na ziemi, trekspresów z telewizora nie będzie. W związku z tym piloty no, uniemożliwiają oglądanie telewizji z różnym skutkiem, od różnych stron można na niego patrzeć. Od strony ekonomicznej, od strony pogodowej, czy tak powiem, atmosfery. I to jest punkt pierwszy. Punkt drugi to taki przerywnik. To te pomiary czworościanu foremnego, gdzie już zapamiętałem, że wysokość boku ma pierwiastek 3 przez 2 długości krawędzi. Tak, tylko tyle jeszcze to mi nic nie daje, ponieważ wprawdzie wiem, że wysokości, no pewnie jest takie twierdzenie. Takie twierdzenie pewnie jest, bo jak gdyby to też twierdzenie musi być udowodnione i najlepiej jest znaleźć jego dowód, bo jeżeli się nie zna dowodu, no to może tak jest, a może tak nie jest. Ale powiedzmy, że przyjmuję, że wysokości dzielą się na w stosunku dwie części z jednej strony, jedna część z drugiej strony. Czyli w stosunku 2 do 1. 2 do 1, 2 do 3. Na 3 części dzielą na 1 trzecią. Odcinają 1 trzecią od wysokości boku, ewentualnie od innej wysokości. Od każdej wysokości tak naprawdę, bo trójkąty, wiele trójkątów, które są prostokątne, jest podobno, po prostu podobnych. Podobnych jest to, znaczy mają te same kąty i te same stosunki boków do siebie. I teraz jak gdyby trudno mi będzie z tego wyliczyć przede wszystkim promień kuli wpisanej albo kuli opisanej. Pewnie jedna do drugiej ma się tak jak ten podział wysokości, czyli dwa razy dwie części do jednej części, czyli wysokość opisanego jest 3 razy większa niż wysokość wpisanego, ale to będę tego szukać. Natomiast trzecia część, którą tak zwana pierwsza w trzeciej kolejności, to jest, chciałem opowiedzieć o takim programiku. Kiedyś napisałem sobie taki programik, króciutki, łatwy, każdy może sam go zrobić na ekranie z komputera, wybrany losowo, pseudo losowo, bo losowe generatory nie są
losowe, tylko są deterministyczne. To znaczy mierzą jakieś zjawisk trudnych do przewidzenia, tylko jednak są wyliczone po prostu. Wyliczone z jakiegoś tam kolejnego no taktu zegara procesora. To w tym momencie ten programik robił następującą rzecz. Umieszczał kwadrat w kwadraciku, umieszczał losowo wybrane miejsce, czyli współrzędna dowolna, albo i pozioma, i pionowa współrzędna dowolna, i dowolny kolor tego piksela jeszcze. Czyli jak gdyby dźgał kwadracik pikselami losowo, pseudolosowo. Dźgał je tak, jak dźgał. Na początku był czarny, najpierw się pojawiały kolejne piksele jak gwiazdy, kolejne gwiazdy, które z czasem zmieniały kolor, czyli każdy piksel miał przez pewien czas jeden kolor, potem drugi kolor, potem trzeci kolor, potem czwarty kolor, potem siódmy kolor, bo jak gdyby wtedy w komputerach było tylko 7 kolorów. Jeżeli były kolorowe, bo jeżeli były czarno-białe albo bursztynowe czy zielone, to były tylko dwa: bursztynowe i czarny, i zielony i czarny. Więc w związku z tym, jeżeli były już kolorowe i miały nawet te 7 warstw, 7 czy 8, to te piksele jak gdyby zmieniały te kolory wszystkie, które były możliwe. To na pewno tam te współczesne komputery, to tych kolorów jest tam więcej, czy 255, czy 250, czy tam tysiące i miliony, nieważne ile by ich było, w każdym razie są to kolory, ograniczona ilość kolorów. Wynika to z natury światła, z natury jak gdyby i w ogóle tego, jak postrzegamy, jak odbieramy barwy. Bo jak część barw rozróżniamy, innych nie rozróżniamy, tak czy owak nawet tych nierozróżnianych jest skończona ilość. To w tym momencie te pikseliki tak zmieniały te kolory, przechodziły przez wszystkie i po prostu jak gdyby gasły. Znikały po prostu. Co się działo z tym kwadracikiem? Ten kwadracik na początku był czarny, potem był taki etap, kiedy się gwiazdki pojawiały. Było ich coraz więcej. W końcu było ich tak dużo, że cały kwadracik był jasny. W sensie każdy piksel nie był czarny, tylko był jakiegoś koloru. A potem jeszcze na dodatek, jak te kolory się zmieniały w tych pikselach, bo tak gdyby w każdym w innym momencie, w innym miejscu, ale ten kwadracik się mienił. Mienił się kolorami. Każdy piksel zmieniał swoją barwę na następną. No i taki ten kwadracik, tak mieniący się kolorami pikseli, on był po prostu cały jasny. Tylko tyle, że te piksele, no i program chodził bez końca, jak gdyby, czyli w końcu ten program był cały czas, ten kwadracik był cały czas jasny, a piksele mieniły się wszystkimi barwami. I tak sobie myślę, że z Ziemią jest tak samo, że po prostu mieni się wszystkimi barwami. My jesteśmy takimi pikselikami, które są na początku młode, potem dojrzalsze, potem starsze. Potem umieramy i w tym momencie nie świecimy, nie ma nas, jesteśmy czarni. Natomiast cała Ziemia się mieni. Czyli jak gdyby mieni się w ten sposób, że jeżeli jakiegoś piksela nie ma, to pojawia się następny. Jeden albo 10, albo ile wejdzie w ten kwadracik. Ile się napakuje. Ze wszystkim tak jest. Z komputerami, z telewizorami, z klimatyzacjami. Wszystko się po prostu mieni. Zmienia się na lepsze albo na gorsze, to już jak gdyby moralna ocena jest tutaj nie w temacie, to w tym momencie
cały czas się po prostu mieni. I potem już jak gdyby nie ma końca tej zmian, tego mienienia się. Tego mienienia się. Nie zmieniania, tylko mienienia. Kwadracik czy kółeczko mieni się kolorami różnorodnymi i jak gdyby nic nie powoduje zmiany tego samego procesu, który się reguluje same zmiany jedynego piksela. To jest właśnie taki determinizm. No, może ktoś kiedyś wyłączy komputer i jakby kwadracik cały, czy kółeczko całe zgaśnie i w ogóle tak jak ten pilot spadnie, czy ten radiowy, czy ten podczerwony, to spadnie i po prostu nie będzie obrazu. Tylko tyle, że dopóki jest, to jest cały czas taki sam. Tylko tyle, że wszystkie rzeczy się zmieniają na coraz lepsze, coraz lepiej dostosowane do niektórych pikselików, a do innych nie. Gdyby niektóre pikseliki zmieniają barwę z czerwonej na pomarańczową, żółto-zieloną, a niektóre pikseliki z zielonej na niebieską, granatową i fioletową. Czyli jak gdyby każdy jest na jakimś etapie swoich przemian, natomiast nic nie powoduje tego, że zmiana następuje jakaś jakościowa, można powiedzieć. Ani się kwadracik nie powiększa, ani kółeczko się nie powiększa, ani pikselik, nawet jeżeli się zmniejszy, to i tak jest, będzie go ten pole kwadracika, czy pole kółeczka wypełnionego tymi pikselikami będzie to samo. Czyli jak gdyby najwyżej, jeżeli pikselików będzie więcej, to będą szybciej zmieniały swoje barwy. Ewentualnie wolniej. W tym momencie jakościowo nie nastąpi żadna różnica. Czy coś jest szybciej, czy coś jest wolniej, no to można twierdzić, że coś jest lepsze, jak jest szybsze, albo coś jest lepsze, jak jest wolniejsze. Więc coś jest gorsze, jak jest szybsze, albo coś jest gorsze, jeżeli jest wolniejsze. I w związku z tym nic, żadna zmiana nie nastąpi, oprócz tego, że każdy pikselik doczeka swojego końca. Pikselik doczeka swojego stadium rozwoju i przejdzie swój czas życia. Potem się zapali w innym miejscu, o innym czasie, w innym kolorze, ale będzie przed nim tylko takie samo życie. Ta sama przemiana przez te same barwy i przez I już. Teraz już dziękuję.